Halo? O, cześć, Mareczek, no w końcu cię słyszę. To w Nowym Jorku jestem, chyba jakiś zespół na drobne zbiera, nie wiem, co się dzieje, grałem strasznie głośno. No, co tam się dzieje, Mareczek? A z Polski do mnie dzwonisz? Nie, no to zawodowo, co tam u was w Polsce słychać? A problem lingwistyczny masz? Nie, no jasne, że pomogę, przy angielski znam, w końcu w Stanach mieszkam już 2 dni. Co? Jak po amerykańsku powiedzieć taksi? Taryfa. No mówiłem, że znam. No to trzymaj się, cześć, hej. Cześć, John. Hello. Cześć, Katie. No widzę, że u ciebie nic się nie zmieniło. Daj spokój, podkoszulek jest nowy. Poza tym, po co spotykamy się w tym sądzie, przecież nie potrzebujemy rozwodu, ty mnie kochasz. Mój terapeuta twierdzi, że nie kocham. Katie, zaskakujesz mnie. John, ciebie zaskakuje bilet w toalecie. Ej, byłem lekko zdziwiony, że uwiera mnie ten kran w plecy. Zejdź mi z oczu. Na nim nie stoję. To jest noga, to są oczy. Gdybym ci chciał stanąć na oczy, to musiał zadrzeć gierę jak pies. Dobra, dobra. Idę odcedzę potatoes i wracam. Się znalazła mądra. Stój, zamknij się, ręce na kark. Ale w Ameryce mówi się put your hands up in the air. A ty co tak biegasz? Unikam kul. Przecież ja jeszcze nie strzelam. To ćwiczę jazdę kodną, nie? To czekaj, podjadę do ciebie na horsim, nie? Zapakuję horsiego w garażu, także idę horsi, powiedz ten... jak jest po amerykańsku owies? Jęczmień. Okej, spokojnie, jestem policyjnym negocjatorem. Zaraz do ciebie zadzwonię, podaj mi swój numer. 555-745 terrorist. Okej. Okay. Dlaczego nie odbierasz? Bo nie ma mnie w domu? Zresztą, chcę rozmawiać z prezydentem. To niemożliwe. Dlaczego? Jest trochę ciemny, może nie skumać. Nieważne, dawaj prezydenta, inaczej rozwalaj dynię. No ja nie mam dynie. Nie no, rzeczywiście taki bardziej kabaczek jest. O, co to? Gdzie? Katie! Katie! John! No? Ja jestem zdruzgotana! Spokojnie, Katie, uratuje nas. Ty masz większe cycuszki od moich! Katie, jak byłem mały, to żarłem sterydy w czopkach. Ale teraz muszę iść załatwić wszystkich jego ludzi, którzy obstawili budynek. I wrócę po ciebie. You promise? I promise, babe. Jakby co, to teraz biegnę w zwolnionym tempie, nie? A dlaczego? Boję się, że mi cycek mordy nie rozwalił. Kurde, no, tam nic nie ma. Gdzie on jest? Łomatko! Ty nigdy więcej nie żyj w McDonaldzie! Gdzieś zaś mi powie wyliniały! O, co za przeżycie! O, dobra, gościu, już po wszystkim jest. Kim ty do cholery jesteś? To byli najlepiej wyszkoleni ludzie. A kto to był? Gimnazjaliści z Kielc. A dlatego chcieli ukraść mi buty i straszyli scyzorykiem. Czym? Scyzorykiem, takim małym, łysym mówił scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. No, a potem mówił, że będziemy razem robić Scooby-Doo, yeah. Scooby-Doo to pies, ja nie wiem, co z tym psem chcę robić. Ach, to nieważne. Potrafi na zwykłego amerykańskiego policjanta z problemami. Skończ wreszcie pieprzyć, rzuć broń, czy ona zginie. Okej. Okej. A tylko spokojnie, dobra? Tylko spokojnie, okej? Mogę teraz gadać, oddzwonię. Kate, już po wszystkim jest. Po wszystkim. Ale John, on cię postrzelił w serce. Nic mi nie będzie. Ja nie mam serca. Ale John, dla twojej informacji, wszyscy mają serce. Case. Moje serce należy do ciebie. To ja jestem ranna? Chyba.
Fuck, 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 fuck! John! Teraz nie pora na zabawę w kaczora! Ale Katie, to jest bomba, rozumiesz? Zostało 20 sekund! Katie? John? I don't want to live like that. I want to live with you, babe. A co ty pieprzysz, John? Przepraszam. Zapomniałem, że nie mamy polskich napisów u dołu ekranu. Katie, ja już nie chcę tak żyć. Ja całego siebie poświęciłem pracy. Ale zrozumiałem, że jest ktoś przez duże K. Ktoś, kto potrafi przytulić, pocieszyć, wyszorować pięty. Ktoś, kto chce cieszyć się ze mną prawdziwym amerykańskim życiem. Gdzie wolność i miłość są najważniejsze. Gdzie szanuje się prawo obywatelskie. Gdzie ludzie mogą wyrażać swoje poglądy, a każdy, powtarzam, everyone, może zostać prawdziwym bohaterem! Kim jest ta żdżyra? Co? Kim jest ta żdżyra, która cię pociesza, przytula i tak dalej? Katie, to ty jesteś tą żdżyrą! Kocham cię, nie chcę rozwodu, muszę rozbroić tę bombę, jeżeli mam cieszyć się prawdziwym, amerykańskim życiem. Gdzie wolność i miłość są najważniejsze. Gdzie szanuje się prawo obywatelskie. John! No? Ile czasu zostało? O tak, czas w bombach. 19 sekund. Katie, to jest bardzo skomplikowana bomba o potężnej sile rażenia. Katie? John? W którą stronę mieszka twoja matka? W tamtą. Jak to mówią Włosi, mamma mia. Będzie dobrze, Katie. Będzie dobrze. Co tu się dzieje? Do jasnej fucking shit, sex, drugs and PKP. Nie biorę rozwodu, panie komendancie. Przez to tyle trupów? Ale przestań pieprzyć, Martin! Powiedz to mojej żonie. Martin! Nie możesz zabronić mi czynić normalnego amerykańskiego obowiązku. W końcu każdy z nas musi czasami chwycić za broń i wykończyć terrorystów. A dokładnie musi ich wykończyć. Raz, dwa, jeden, dwa. Co jest po pięć? Banany w Lidlu. Po pięć? A co na to biedronka? Siedzi na liściu i płacze. I żabka ją pociesza. Tak. No bo dłużej czynna. Wiedziałem, że trzeba było wykończyć tą zieloną szmatę. A ja myślałem, John, że tylko pod prysznicem potrafisz pokazać jaja. Od jutra wracasz na służbę. Dzięki, komendancie. John! Ale nie skorzystam. Już wiem, co chcę robić w życiu. Chcesz wrócić do branży porno? Nie, komendancie. Po tych zdjęciach na Woronicza, nie, nie. Co tu się działo? Niby polska kinematografia jest w nisko, ale człowieku, ktoś na plan wpuścił kozy. I te kozy wszystkie, one krzyczały. Bierz mnie! Bierz mnie! Potem z ikon pojawiły się owce. A każdy wie, jak trudno odróżnić kozo od owca od tyłu. Zgadza się, trudno. Tak? Inny rozstaw oczu. Dobra, John, co było dalej? Płakaliśmy. Długo płakaliśmy. Jak? Owce normalnie tak ba, ba, ba. A ty? Ja inaczej. Ja robiłem takie ojojojojo. Ojojojojo. A dlaczego ojojoj? Bo runo wchodziło mi w oczy. Straszne. Jakie runo? Z runiarni. Tak. A co to jest ta runiarnia? A to jest taka fabryczka w lesie. Tak. I tam przychodzą te kozy i te owce. Czasami widujesz gołą owcę na mieście, nie? Ona idzie do runiarni, tam je obkładają runem, ona wraca na miasto i dealuje. No, wszystko po 2 złote. Tak. Za nimi chodzą jeszcze takie 2 kangury zapylają, no, wiesz? Takiego kungara. Tak, w torbach szmal noszą, właśnie. Tak. A wiesz właśnie, dlaczego kangury chodzą parami do toalety? Dlaczego? Bo raźniej. John, ale czy to wszystko jest legalne? Nie wiem, trzeba zapytać jakiegoś barana. John, co ty bierzesz? Rutin of Corbin.
Dobra, Johnny, teraz musisz się skoncentrować, bo patrzy na ciebie cała Polska. Gdzie? Za oceanem, Katie. Ta duża woda za oknem, idziesz w lewo, tam jest Polska. Wiem, że patrzy. Dlatego chcę stąd jasno oświadczyć, że ja, John, wyprowadzam się od rodziców i zamieszkam z Katie! Mam 59 lat. Chcemy być tradycyjną, amerykańską rodziną z patologią. Yeah. Przepraszam, to mój. Yes, sir. Yes, sir. Mleka nie ma. Komendancie, co się stało? Mamy bardzo poważną misję zagraniczną. Ale to jest mission impossible. Ale komendancie, ja z każdej misji jestem w stanie zrobić possible. Przecież rzeki przepłynąłem. Góry pokonałem. Ciemnym lasem szedłem. Z białym misiem nie sleepingowałem. Ale John, tego jeszcze nikt nie dokonał. Ale komendancie, czego jeszcze nikt nie dokonał? Nikt jeszcze tak nie zakodował meczy polskich siatkarzy jak Polsat. To! Bo to mówią tak, że Polak, polski policjant to se nie poradził na zachodzie, aby se poradził. Bo se filmów by naoglądał i by wiedział, że jak się policjant może zachować. Bo policjant na zachodzie to musi być asertywny. Tak, jest takie słowo. I w stosunku do teściowej i do terrorystów. W sumie to samo. I ten. A Polska to co? O, taki kraj, że pada i wieje i zimno. I policjantowi to zimno, bo krótki koszulek ma. I w takim kraju, gdzie ciągle pada, to sobie policjant nawet papierosa nie ma jak odpalić. To sobie musi radzić. Musi być asertywny. O. O. Mocny. No. Panie Wojtku, ale pan domek załatwił. Warszwa, no się jeździ z młodzieżą na wycieczki, to i się domki załatwia. Warszwa, niech się pan zaciągnie. To jest zapach Bieszczadów. Bieszczad? Ja WF-u uczę. Kurde, właśnie ja panu nie opowiadałem, co mnie się ostatnio w szkole przydarzyło, proszę pana. 15 lat uczę w tej szkole, pierwszy raz się zdarzyło. Wypłata. Nie, to jednostka publiczna, to przestałem liczyć. Nie. Co innego, 15 lat WF-u uczę w tej szkole, panie, pierwszy raz się wydarzyło. Co? Przyszli. Kto? Uczniowie. Nie. Panie, na WF przyleźli, ja sam nie mogłem uwierzyć. Ja 15 lat samisieńki jak palec na tej sali gimnastycznej siedziałem, panie. Ja se szałas wybudowałem. Tak mi broda urosła, panie. Ja z piłkami zacząłem gadać. A co mówiły? Odbiło ci. Tak jeżeli po 15 latach patrzę, idzie grupa, panie, a oczom nie wierzę. Oni podchodzą, mówią, panie, są mistrzostwa, my chcemy grać. Ja się pytam, w co? Oni w siatkówkę. To kulnąłem im piłkę lekarską, mówię, niech se podbijają, nie? Manie, stanąłem przy tym takim słupku, co ta siatka taka rozciągnięta, nie? Odpaliłem peta, mówię, będę sędziował. Tak se jaram, oni tak przebijałem na jedną stronę, na drugą, na jedną. I nagle, jak jeden drugiemu wystawił, jak ten w tą piłkę przycedził, jak mnie ta piła w sadzian trafiła! Panie, od razu mnie ktoś prąd odciął. Ostatnie, co pamiętam, to jak w zwolnionym tempie na tą klepkę lakierowaną leciałem, nie? To było takie... Napisy końcowe się pojawiły? Tak, tu miałem low battery, a to było the end, wie pan? Piznąłem na tą klepkę, 3 dni nieprzytomny, panie. Dobrze, to w piątek było, to mnie sprzątaczka w sobotę na drugą stronę przesunęła, panie. Po tych 3 dniach się obudziłem, panie. Otworzyłem oczy, wypuściłem dym, bo mnie na machu złapał, nie? Tak się rozejrzałem, mówię o siebie, nie? Ale panie, tam gdzie twarzą przy tej klepce leżałem, nie? To tam gdzie językiem sięgnąłem, cały lakier zdjęty.
O, dożywianie przez sen było, główka pracowała, nie? Ale tak pani, tam mi się jakoś słabo zrobiło, tak się podrapałem tu koło Polika, nie? I tak patrzę, pecik. Mówię, kurde, ale początek dnia, nie? Wsadziłem peta do mordy, odpaliłem, jak mnie się tym lakierem odbiło. Paniak, poszedł ogień z gęby. To smog wawelski, to przy mnie mały pizdryk, panie. Wszystko zjarałem. Salę gimnastyczną, tą siatkę, piłki, panie, brwi, żrańce, wszystko wygolone. Na mordzie goły jak święty turecki byłem, panie. To pan wyglądałeś jak prostytutka bez make-upu. A skąd u pana takie doświadczenia, ha? Animal Planet oglądałem. Halo, 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 halo! Pani Monika. A Monika. A gdzie panowie jesteście? Pani Moniko, domek numer 5, ale mówiłem. Ile? 5! Ile? 5! 5! Ojeju, jeju. A gdzie pani jest? W ciemnej dupie. Pani, pani Moniko, piątka! Pięć! Piątka! Tak! 7, 9, a gdzie to się idzie? Polonistka. No, polonistka. No, o, ale tu jest pięknie! A ile zwierzyny naszło! O, dzika! Oj, z młodymi przyszła! Ale to są właśnie zalety wychowawstwa, pani Moniko. Człowiek na 3 dni z młodzieżą w góry pojedzie, posiedzi, pointegruje się, wróci wypoczęty, a pani to tak we dwóch zazdrościmy, no. Nie dość, że pierwszy rok wychowawstwa, to się od razu maturzyści trafili, no. No, jak byłam w ich wieku, to na żadne wycieczki nie jeździłam. Cały czas tylko nos w książce. Widać, widać, nie? Taki sprasowany to wszystko. To co, ja pójdę ogłoszę młodzieży ciszę nocną, w końcu jutro od rana leśna olimpiada się zaczyna, nie? Niż się wyśpią, gówniarze. A ja pani powiem, pani Moniko, no, że pani to jest... Ja to mógłbym panią tak... Na same idealne pierwiastki bym panią rozpisał. Taka chodząca zasada. O, panie Bartku, o, niech pan nie wprowadza kwasu. Wie pani, kwas z zasadą to ja młodzieży na chemii pokazuję. A, o, pani... a panu na zakupach! Nie. Nie, drodzy państwo, ja... Ciastka są? Nie, ja jestem oburzony. Ja to wszystko skonfiskowałem młodzieży, proszę państwa. O, proszę. Proszę, tego to nawet ja nie piłem. Proszę bardzo. Proszę bardzo, wszystko mieli. Kubeczki mieli, reklamówkę mieli. Wszystko mieli. A kojarzycie Kwiatkowskiego z 4C? No, kojarzycie. Tak, on na WF-ie przewrotu nie potrafił zrobić. A tu jak łokciem w dęko grzmotnął, to kapsel na 20 metrów poleciał. Ale trzeba przyznać, że logistycznie dobrze przygotowani. A pan to pochwala? Nie, 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 nie. To jest alkohol, proszę pana, to jest młodzież, to jest wycieczka szkolna, to jest wieczór, góry. Proszę pana, to są hormony buzujące. Proszę pana, to są 18-latki, proszę pana. 18-latkowie. Oni też tam są, proszę pani. I po prostu to wszystko do kupy zebrać. Co my rodzicom powiemy? No co my rodzicom powiemy? Sorry. Ale proszę pana, wracając do oburzenia, alkohol, nie, 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 nie. Taka sytuacja. A kto w kwietniu urodzony? A panowie pili to czarne? A gdzież bez nauczycielskiej pensji? No to... Ja raz piłem na urodzinach dyrektora. A? Jak ma pani ochotę delikatnie na spróbowanie, to ja mogę tak... Ale nie, bo pani powiedziała, nie, ja słyszę w uchu, tak, że nie, nie, oczywiście, no przecież wiadomo, no, że nie, bo jako... Nie, ja nie namawiam, że jak kobieta mówi nie, to ja rozumiem, nie, no przecież nie, ale nie namawiam, no przecież ja jakaś chama teraz wychodzę, no ja wiem, kiedy, ale wiem, że nie, no pani mówi nie, no ja słyszę przecież w uchu nie i w tym też słyszę nie, no ja wiem, że nie, no przecież no wiadomo, że nie, no jak to nie, no oczywiście, że nie. O ciupinkę. Jak trzeba, to trzeba, nie? Łykaj, łykaj.
sobie sprawę, że to może smakować. Pani Monisza. To świeżutko po studiach tu do nas przyszła, prawda? Prawda? Przepraszam bardzo. Przepraszam. A moja kolej kiedy? A ja ta łatwo nie oddam sarenki. A co to, zapisy jakieś były czy przedpłaty? Komitet rodzicielski cię zrzucił. Ale zaraz, chwileczkę. Panie Wojtku, czy pan nie powinien pójść sprawdzić, co się dzieje z naszą młodzieżą? W dupie o młodzież, powiem na raz. Ja też! Ale głośno tego nie powiem. No co to się dzieje? No bo ja się jeszcze nigdy nie całowała. Ludzie! Ludzie! Straciłem wzrok! To ja mogę zademonstrować! No tak, przy całowaniu to jest tak, że trzeba twarzą w twarz się ustawić, nie? Robimy usta w dziubek, też dziubek, tak? I tak powolutku te twarze się zbliżają do siebie, nie? I wystawiamy język, jak wystawimy ten język, to jest tak, że się... Co tu się dzieje? Panie, co się dzieje? Moniszka siedziała już u ciebie na kolankach? To ja pierwszy. A przepraszam najmocniej, ale Monia jest moja przez zasiedzenie. I tak, i robimy tak, że się te ustka się bierze. A tak. Ja Moniczki nie dam tak zasiedzieć. Boso. Kadwo! A widzę, że chemiczny się lekko wzburzył, tak. Że tam gdzieś się menzurka podniosła. Tak. Ale mogę wstać do ciebie. A mam wstać? Chodź. A mam naprawdę wstać do ciebie? Patrz, z kim fikasz? No i patrz, powiedz mi to prosto w oczy, mi to bez, no. Mówię, chodź. Ale patrz mi w oczy, jak ze mną rozmawiać. Ale chłopaki, spokojnie! O. Ja mam dwa cycuszki. Naprzód, Buzefae! Zniszczymy oddejce edukacji! Za te niskie zarobki, za te egzaminy nauczycielskie. Wojtek, do wodopoju! No, do tego czarnego. Ja już nie mogę. Nie pierdol! Ja to powiedziałam? O kur... A chłopaki, a wiecie, że jak byłam mała, to jadłam kredę? I co z tego? Nie, nic. Tak mi się wapnem odbiło. Ja wam powiem, że to wszystko to jest chemia. To jest chemia i to jest chemia, taka bohemia Rapsody. A to nie była Dolina Rapsody, nie bo? Nie. To była Dolina Rozpusty. A wy słuchajcie, bo jeszcze coś skonfiskowałem u młodzieży. Mi się...
To się nie może dostać w ich niepowołane ręce. Trzeba to skręcić! Ale nie mamy bibułki. Ale ja mam kartkówki. Proszę? Słucham? Nie. Ja osobiście uważam, że Kajko i Koko nie byli gejami. Mów do mnie! Ludzie nas nie słyszą. Słowa twe dziwnie poją i kołyszą. Słowem twym każdym poje się jak deszczem. Mów do mnie jeszcze. Bartek, świetnie! Wygrałeś lufę! Monika, dziewczyna chemika. Chłopaki, chodźcie, wam coś opowiem. A znacie to? Przychodzi wrona do lekarza ze skarpetką na głowie, a lekarz się pyta, co pani jest? A wrona mówi, nie śmiej się, to napad. Chłopaki, chodźcie, wam coś opowiem. A znacie to? Przychodzi baba do lekarza, a lekarz się pyta. Pani babo, coś pani dawno u nas nie było. A pani baba mówi, panie doktorze, bo ostatnio trochę chorowałam. Ale jestem zajebista. O, chyba się zleję. Ej. Bo to no babie. No? Nie kumam. A dyrektor kumał, ja mnie zatrudniał. Mówił do mnie, kum hija, Monisia. A Wojtek, a może włączył komuś muzykę, co? Może pana na pilota mam bardzo pykać. Chodźcie, wam coś opowiem. Wiecie, jak się nazywa żona Gagarina? Huh? Lady Gaga! Na co mnie to było? Lądujesz? To podwozie wyciągnij. Za domkiem wyciągnąłem. A jak tam przepustnica? Od rana zepsuta. Nic nie działa. Ojejku,
Jestem przerażona. Już nie ma czynu, przecież cały alkohol wypiliśmy. No. Ale gówniarze znowu poszli do nocnego. Bardzo serdecznie wysoki kabaret Nowaki. Dziękuję za Laborek. Tomasz Marciniak. Kamil Biruk. I Karol Kuczko. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy przepięknie. Dziękujemy.